Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Dokładnie, dawno Fortnite'a nie było. Zaczynam z, lobby, tak? I jestem dzisiaj sam. Dokładnie, mamy dzisiaj kolejny tydzień, czyli tydzień siódmy. Dokładnie, i chyba coś do korsarskiej szczodrości będzie. Okej, wynik w pierwszej dziesiątce w oddziale ze znajomym, no to... Jak oddziały, to tego dzisiaj nie zrobimy. Spoko, bo ta emotka jest zarobista. Tyle wam powiem. Muszę ją mieć. Kurde, daje wpysk naszej postaci. To jest takie piękne. Jeszcze sika wodą. To jest coś pięknego. Dobra, co do questów. Zobaczmy, jakie są. Widziałem, słyszałem, że podobno niektóre są trudne. Okej, zadaj obrażenia przeciwnikom kill-offem. O nie, najgorzej. To nie jest takie proste, jakby się miało wydawać. Okej. Odwiedź rozdroża rupieci i podium w jednym meczu, to nie jest takie złe. Odwiedź obozy piratów w jednym meczu. Ha, trzy obozy piratów w jednym meczu. Okej, to jest tak szczerze, no trudne dosyć. To najłatwiej będzie na naparzance zrobić, tak szczerze. Okej, zadawaj obrażenia gorszą z powietrza. O Boże, ale... To już jest trudne. Bo trzeba... Chociaż... Balony. I naparzanka. Da rady to zrobić. Przeszukaj skrzynię w zalewie zdobyczy lub na butnym brzegu. Okej, to takie standardowe. Zadaj obrażenia przeciwnikom jadąc na tyrolce. To też na tym było trzeba spróbować, na naparzance najlepiej. I zlikwiduj przeciwników w różnych nazwanych lokacjach. Okej, też nie jest takie trudne. Po prostu samo się robi, że tak powiem. Dobra, chyba że cały czas jest ta naparzanka. Tak, jest cały czas. Ona jest chyba już jako stały tryb, wiecie. Nie wiem, jak coś to je poprawcie. I tak, 53 stopień karnetu. Tak, jakby co. Wiem, że pewnie macie wyższe, będziecie mi się zaraz chwalić i w ogóle. Ale bez zbędnego przedłużania, słuchajcie, bierzemy sobie jak najbardziej solo i lecimy. Dokładnie. Mam nadzieję, że łapeczka już zostawiona. I co? Możemy grać. Dokładnie. Myślę, że będę robił cięcia, że już nie będę ewentualnie do lobby na pożegnanie wrócę. Zyzio mnie zaprasza, ale ja nagrywam odcinek, więc nie pogram z nim teraz. Przepraszam, bardzo chcę odcinek nagrać samemu. Dobrze, że mam prywatną, bo by mi pewnie wbili. Okej. Te wczytywanie. Niby fajnie to wczytywanie animowane, ale mi się wydaje, że ono jest takie zlagowane lekko. Nie wiem czemu. No wiadomo, się ładuje. Farm jakiegoś gifa pewnie. Mi się wydaje. Dobra. Myślę, że sobie polecimy na zalew. Żeby przeszukać skrzynię. Miejmy nadzieję, że nie zginiemy od razu. Szczerze nie robiłem żadnej rozgrzewki sobie przed nagrywaniem. Więc lecę na żywca, że tak powiem. Dobra. Lecimy. Oczywiście tak. Gra zdalna działa bardzo dobrze, jak widzicie, nie? Przepraszam was za to. Mogłem w sumie zagrać jedną rundę, żeby się wczytało wszystko. Dobra, polećmy sobie gdzieś. Nie będziemy się pchali na środek. Wiem, że tam jest najwięcej skrzyń, ale też jest je najtrudniej podnieść. Bez sporo typa. Okej, choćby tu. Okej, chyba tu nikogo nie mamy. Okej. Fioletowa para pistoletów? Naprawdę? Myślałem, że niebieska jest tylko. Teraz już wiem, że była wcześniej fioletowa, ale dodali fioletową z powrotem? Czy to już była? Ja po prostu nie trafiłem. Nie wiem. Typ. Kurde, widział mnie naprawdę. Gra zdalna, proszę. Nie rób mi tego. No, chodź tu. O, patrz, jak buduje. To był zes, naprawdę. Co się z tym padem dzieje? To ja nie mam pojęcia. Dokładnie.
Dobra, tamta runda była rozgrzewkowa, tu już się skupmy bardziej, mam nadzieję. Czy znowu na ten zalew? W sumie nie wiem, tak bez sensu jest skupiać się typowo na jednym queście cały czas. Na butnym wiem, że też mogą polecieć typy, ale dobra, polećmy sobie też, zobaczmy. Bo skoro jest quest, to może ich sporo tam polecieć. I już widzę, że lecą chyba na butny. Albo w okolice, nie wiem. Okej, zobaczmy. No jeden na pewno leci. Chociaż... Nie wiem, coś się, że to też będzie runda rozgrzewkowa. Ta. I leci typ. Mamy słabo. Tutaj też. Boż. Ja faktycznie widzę, że quest jest i już nagle miejscówka odżywa, że tak powiem. Już się tam biją. Super. Po prostu... Lepiej nie mogło być, nie? Słyszę gdzieś też tutaj typa. A ja mam... Kurde... Pistolecik z lunetką. I tak słabo. Ja się tutaj oddalę. Tam jest ten typ. Bo na blisko to ja słabo z tej lunety widzę to, nie? Naprawdę. Nic tutaj więcej nie przeszukam. Mówię, a se te questy będę robił na naparzance, bo najprościej. Musiałem papugę przegonić. Koń się tam biją? Czy co? Tu jest typ. Okej, okay, chyba mnie nie widział. Dobra. Nie wiem, jakim cudem to się udało. On chyba nie ogarnął tak trochę. No naprawdę? Jak oni takiego mają dobrego cela na padzie z pomp? Tego nie mogę zrozumieć. Dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz może postaram się polecieć gdzieś, gdzie przeżyję trochę dłużej. Aczkolwiek tamten typ musiał nie ogarnąć, a tamten po prostu ładnie z pompy trafił i tyle. Dobra, gdzie my sobie możemy polecieć? Się zastanawiam w sumie. No kurczę, nie mam za bardzo pomysłu, a gdzieś muszę. Zgubne. Niech tam będzie. To już ostatnia rundka, więc jeżeli odcinek będzie bardzo krótki, to się na mnie nie obrażajcie. Będziecie mieli film specjalny w sobotę, nic wam więcej nie mówię. Osoby, które no ewentualnie wiedzą, o co chodzi, to wiedzą. Osoby, które nie, to się przekonają. Dokładnie. Okej, okay, no kurde, wszędzie muszą te typy latać, naprawdę. Nigdzie nie ma spokojnej miejscówki, żeby się przygotować. Chociaż w sumie... Gdzie jesteś, skrzynio? Tutaj jesteś. Boże, ja coś nierozgrzany jestem, tak... Takie dziwne, niezdecydowane ruchy robię. Po prostu przykre, to jest masakra jakaś, nie? Po prostu nie. Zresztą tak dziwnie mi pad chodzi, bo to jest przez grę zdalną. Mam lagi. Więc wyobraźcie, ja się tutaj oddalę, poszukam gdzieś... Tam jest typek. Ale zes, nie? Haha! Tak się załatwia takich typów. I tu mam balony. Mogę spróbować questa robić, że w powietrzu. Zlikwidować... impulsówki... Nie wiem, wezmę z takiego balona, tak jak robi WZ. Bo jak tak będę robił, to wiecie, nie będę miał tak jak ten typ. Że mnie ktoś na przykład zrzuci. Minigun super. Dobra, wezmę. Nie mówcie potem, że... Ja jakiś bambik czy coś, nie? Że minigana biorę, to jest dobra broń. Zostaw. Biorę balona. Może to być jakiś sposób na zrobienie questa zawsze, nie?
Ale typka pięknie załatwiłem, bo w niego strzeliłem i mu balon pękł, nie? I on, kurde, spadł. Było piękne załatwienie typa. Dobra, ja bym sobie tutaj do minigana bliżej, w razie co. Ej, to jest myśl z tym, z miniganem. Latać. Bo to nie jest głupie. Można ładnie, można zdrowo napieprzeć, że tak powiem. Chociaż wolę chyba kałachem. Minigun to jest alternatywa. Okej, tu gdzieś jeszcze będzie ten typek, na pewno. Którego widziałem, czy tam typy. Myślałem, że on tu stoi przez chwilę. Ja mam tutaj... Nie ma skrzyni. Przynajmniej nie słyszałem. O, gdzieś tutaj będzie ten typek. Chyba, że poszedł. Albo to był ten, którego... Ale to jest niemożliwe, żeby to był ten, którego ja załatwiłem. Tu jest! Jak on mnie zabije, to się będę śmiał. I to jest drugi. Jak to się udało, to ja nie mam pojęcia, nie? Za te obrażenia graczą z powietrza. Ja bym im... to, ale dobra, już nie obserwują. Ja pierdzielę. Czekajcie, tu muszę jakoś... uleczyć, bo tutaj kogoś jeszcze mogę mieć. Nie mogę spoczywać na laurach, że tak powiem. O Boże. To była tak przykra akcja po prostu. Tego drugiego z minigana wyjaśniłem. To dobre. Okej, się tutaj schilujmy trochę, tyle ile możemy. Daj, weźmy sobie potki. Ale zadałem obrażenia z powietrza, więc to jest myśl z tym balonem. Naprawdę. Wezmę sobie pompę. Strefa trochę daleko, ale mam lunchpada. Mam sporo maców. Daj tej potkę. Ja tego minigana biorę. Minigun dla mnie to jest OP broń. Możecie sobie pisać co chcecie, że ja Bambi gram miniganem. Ale to jest dobra broń. Dobra, nawet snajpę mam, kurde. Ale ten jeden to był jakiś Bambik, taki typowy. A ten drugi to załatwiłby mnie, ale ja mu kurde z miniganem wleciałem i on z szans nie miał. Dobra, jest tutaj coś, co bym chciał wziąć? Chyba nie. Tak bym się udał do strefy, tak bym tego balona se puścił na razie, mam ze sobą, w razie co. Se na akcję wezmę. Chyba tak średnio lubię te balony. Ale tylko jest, ale to było piękne, nie? Lecimy do strefy. Słuchajcie, ta runda jest trochę dłuższa. Więc jak najbardziej mi się to podoba. I słuchajcie, lecimy. W strefę. Myślę, że sobie zaraz te balony jednak weźmiemy. Okej, obok słonych przelatujemy, trzeba uważać. Dobra, dewej balona. I lecimy. Jakieś ity leżą. Kurde, nienawidzę tych lagów gry zdalnej, bo to jest... Jakby to był live, to bym ustawił słabszą jakość i by jakoś to było. Ale no, odcinku chcę mieć jakąś w miarę ładną. No, tą jakość na filmie. Dlatego nie ustawię mniejszej. A wiem, że wtedy by mi lepiej chodziło przy obecnych, no, warunkach. Muszę pracować i tam ktoś wychamy. Właśnie, przeładuję se. Czemu ja tego nie zrobię? Czy tam ktoś jest cały czas? Nie wiem. Trzeba i tak uważać. Ktoś do mnie strzela. I z takim spokojem to mówię, nie? Takie... Puść ten balon. Aha. Bestronix. Proszę cię. Bo cię zaraz zablokuję.
Gdzie ten typek jest? To było pro obudowanie się. Do tego stopnia, że tego tu nie potrzeba. Okej, mam tutaj strefę. Więc ten, kto do mnie strzelał, to sam przyjdzie do mnie. No chyba, że miałoby być jakoś inaczej. Tak czy inaczej, wychylać się za bardzo nie chcę, bo nie. Ja bez Torniksa zatłukę, bo to przez to widać prawdziwe nazwisko. Ja mam więcej roboty przy montażu przez to, ale dobrze, przynajmniej ten film dzielę i wiem, że to będzie w ostatniej części. Bo na odcinkach to ja daję cenzurę wtedy na to, nie? To jak co? To możecie czasami na live widzieć. Dobra, wiecie co? Ja stąd idę. To możecie czasami na live widzieć. I to jest jedyne, kiedy... Bo wtedy nie montuję na szybko, dobra. Minigun? No halo, no... Co? Bambik po prostu! Suchamski bambik! Ale dobra. I tak gierka ładna, bo akcja była piękna z tym minigunem. Po prostu było bezcenne, nie? Ta akcja była piękna po prostu. Ale dobra, ja tak naprawdę kończę ten odcinek. Ja mnie i Bestronik zapraszał, i Zyzią. Myślę, że może z nimi za chwilę pogram, zobaczymy. I co? Tyle ode mnie, trzymajcie się i cześć. Następnego odcinka. Hej, hej.